Witam, Radosław Cieślak, a to są Horyzonty Rynków. Kiedyś cały świat był Europą. Podboje nowych ziem, odkrycia i dominacje mieszkających tam cywilizacji były możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, iż Europa dysponowała technologiami, które były nieznane dla innych. Mogliśmy konstruować i budować okręty, a następnie nawigować przez oceany, odkrywając ziemię dotychczas niezbadane. Już za 12 lat, w 2035 roku prawdopodobnie zapomnicie Państwo jak jeżdżą auta spalinowe. Za kolejnych 15 w 2050 Europa będzie zeroemisyjna, neutralna klimatycznie. W premierowym odcinku porozmawiamy o największym impulsie rozwojowym w epoce pomiędzy, tzw. między epoce, kiedy Stary Ład przestał obsługiwać nasze interesy, ale nowy jeszcze nie nadszedł. Ten impuls ma za zadanie ustawić Europę świat zachodni w kierunku wysokiej konkurencyjności w trakcie długich, zmagań o technologię i dominację nad światowymi przepływami. Jakie możliwości inwestycyjne i rozwojowe generuje nowy impuls, oraz czy są już dostępne technologie mogące sprostać wymaganiom nowego Zielonego Ładu? Porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, a jest nim Michał Ficenes, zarządzający Funduszem Globalnych Megatrendów, który specjalizuje się w spółkach wysokiej technologii. Mam nadzieję, że trochę rozwinie ten temat, który naświetliłem Państwu. Moje pierwsze pytanie, żeby rozpędzić tę dyskusję, czym jest transformacja energetyczna? Bo mam wrażenie, że wszyscy o niej mówią, ale chyba mało kto rozumie do końca, jak mocno wpłynie to na nasze życie. No, jak sama nazwa wskazuje, to jest proces. Proces, który bardzo mocno nabiera teraz tempa, bo mm, z transformacją energetyczną, czy tym, co nam się od razu z nią kojarzy, odnawialnymi źródłami energii, mamy do czynienia od dłuższego czasu, prawda? Tak. Czy wiatraki, czy panele słoneczne, to nie jest to, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest technologia, czy coś zupełnie nowego. Ale chodzi o to, iż dopiero w ciągu ostatnich paru lat doszło do pewnych przekształceń. Które umożliwiła technologia, dzięki którym e, e, prowadzenie tego rodzaju biznesu ma sens. Bo jeszcze dekadę temu, bez subwencji rządowych, stawianie solar parków czy farm wiatrowych nie miało żadnego sensu, bo koszty wytworzenia tej energii w całym projekcie były zdecydowanie wyższe. Ja niż myślę, niż, że z perspektywy polskiego konsumenta, ta energia. to nawet nie jest biznes, tylko to jest, powiedziałbym, meczowanie sobie rachunków, tak mówiąc obrazowo. Z tej jednej bardzo konkretnej perspektywy, tak, ale i tutaj możesz i tutaj możesz się zastanowić na tym w taki sposób, ile kosztowały panele, o jakiej mocy w kilowatopikach. 10 lat temu, ile trzeba zapłacić za nie dzisiaj, a e, dopiero przed nami jest tak na, są tak naprawdę magazyny, prawda? Bo magazyny energii się proszę nikt nie, nie montuje, bo znowu są średnio efektywne i bardzo drogie. I jak one będą relatywnie efektywne i e, niedrogie, no to zobaczymy tą adopcję, prawda? Jako, Jeżeli... Jaką rolę magazyny odegrają w, w całym procesie zmiany, która się, że tak powiem, toczy, w tym procesie? No ogromną. Nawet z perspektywy tego tak zwanego Kowalskiego, jak się zastanowisz przy tej lepszej starej umowie, przecież 20% energii jest oddawane e, jako koszt magazynowania, a w nowych umowach no to te stawki rozliczeń są takie przeciętnie atrakcyjne. Jeżeli będę mógł swoją energię magazynować sam w domu, sobie, no to będzie to dla mnie zdecydowanie, ekonomika będzie dużo lepsza. Tak Na skalę przemysłową czy biznesową, oczywiście, to samo, biorąc pod uwagę fakt, że energia wytwarzana z odnawialnych źródeł jest taka, która wytwarzana jest niezależnie od Ciebie i niezależnie od Twojego zużycia, prawda? więc musisz w jakiś sposób mieć ten tego pośrednika w postaci magazynu, który w czasach niższego zużycia będzie ją magazynował, a w czasach wyższego niż wytwarzana energia e, zużycia będzie mógł ją dostarczać. Tak? I w zasadzie są koniecznym elementem całej nowej układanki, żebyśmy mogli funkcjonować. Tak, Czyli tak, energia wytworzona zwiedzą. na dachu mojego sąsiada musi być magazynowana, dlatego że ona trafiając w sieć, przecież czyta się o tym bardzo często, właściwie nie jest w stanie no, długo funkcjonować, bo sieć nie jest w stanie jej utrzymać, prawda? Czyli ja pobór energii. Spojrzał tak, spojrzał także, że sąsiad traci na tym pieniądze, że oddaje ją w sieć. Mimo, że ją e, quasi magazynuje, ale tam jest obcinka 20%, prawda? No i, I co będą te magazyny? Energii? No oczywiście, że będą, bo już są. na mniejszym tańsze, powiedz? No, na tym polega piękno też inwestowania, że inwestujemy w, w najnowsze technologie po to, żeby... I technologie mają to do siebie, że są dezinflacyjne, czyli w dużym uproszczeniu rozwój technologii zmniejsza koszt albo cenę e, danego rozwiązania najczęściej. I rozwój technologii, czy... Po prostu inaczej byśmy na to patrzyli jako inwestowanie w badania i rozwój w danym obszarze, no to będą wpływać na to, że będą one efektywniejsze i docelowo po prostu tańsze. Będą albo ta bieżąca moc będzie tańsza, mhm. tak? albo w tej samej cenie będzie wyższa dostępna moc magazynowania, albo wyższa efektywność, czyli nie będą, będą mogły dłużej magazynować. No bo wiadomo, że te magazyny na bat bateryjne, na baterie, tak? no to mają to do siebie, że raczej mniejsza skala i krótszy okres magazynowania. Dlatego wodór jest takim wątkiem pobocznym, który na większą skalę przemysłową będzie tą odpowiedzią, jeżeli chodzi o właśnie zmagazynowanie energii. Ale poczekaj, chcę jeszcze tylko jedną no bardzo ważną rzecz moim zdaniem w kontekście całej transformacji energetycznej powiedzieć, to jest to, że mm, ogólnie dopiero od kilku ostatnich lat, myślę w kategoriach 5, 6. Um, ogólny koszt wytworzenia energii z odnawialnych źródeł, zarówno ze słońca, jak i z wiatru, y, doszedł do takiego punktu, w którym koszt ten jest niższy niż energia którą powiedzmy jeżeli byśmy chcieli to robić komercyjnie, niż energia którą będziemy sprzedawać, tak? To znaczy, że możesz założyć biznes bez subwencji, który będzie zarabiał pieniądze z generowania energii z odnawialnych źródeł. To jest relatywna i bez subwencji. To jest relatywna nowość i to sprawiło, że mamy dopiero od kilku lat naprawdę wysyp szeregu zupełnie nowych ciekawych spółek. Powiązanych z całym ekosystemem transformacji energetycznej i odnawialnych źródeł. No, o wojnie w Ukrainie, e, nawet nie rozpoczynając wątku. A już, jak tak? a jakbym, jakby Cię zapytał, jakie są jeszcze takie elementy tego właśnie nowego ekosystemu, te filary, bez których ten system nie stanie, czyli nie dokona się ta, ta duża zmiana, czyli my nie staniemy na nogi już w ramach nowego ekosystemu, tak? Czyli mówisz magazyn energii jako, jako jako pierwszy element, który będzie magazynował energię z tych mm -hmm. rozproszonych źródeł, które obserwujemy, prawda? Czyli mamy tańszą energię, magazyn energii, jakie jeszcze elementy? Wspomniałeś o wodorze? Jaką ja rolę? Znaczy to jest hmm, o tyle fajne z perspektywy też biznesowej, hmm, jeżeli chodzi o całą tą tematykę, że mówimy o ekosystemie. Biznesowym oczywiście, w którym, który nabiera wiatru w żagle, w zasadzie od samego początku tego procesu, do samego końca, bo trzeba było zacząć w ogóle od metali rzadkich, prawda? które są niezbędne do tworzenia tych paneli, niezbędne są do tworzenia elektrolizerów wodorowych i tak dalej. Także aż tutaj w surowcach można zacząć grzebać. I przechodząc dalej, oczywiście trzeba powiedzieć o tym, że mamy do czynienia. Z budową kompletnej infrastruktury. To znaczy, że zaczynamy oczywiście od popularnego wytwarzania, bo na, na, o wytwarzaniu najczęściej się mówi, jeżeli chodzi o odnawialne źródła, czyli panele słoneczne, wiatraki albo ogniwa paliwowe czy elektrolizery w wodorze. Hmm, oczywiście to nie są wszystkie rodzaje, ale powiedzmy takie dominujące, jak chodzi o odnawialne źródła. No to i wszyscy skupiają się na wytwarzaniu, tak? Zarówno komercyjnym, jak i dla klienta detalicznego. No ale właśnie to, to do czego nawiązałeś, jest mega ważne, dlatego że dzisiaj no Jakby biznes też zwierzyły firmy, które są dookoła tego, czyli tak, jak się często mówi, o gorączce złota, prawda, że najwięcej na niej zarobili yy, producenci kilofów, łopat i jeansów <grym> i jeansów. <grym> yy, tak i tutaj bardzo dużo, yy, bardzo dużo mega dochodowych biznesów, kryły się dookoła tego całego wytwarzania. Czyli na, na przykład producenci inwerterów, tak, czy mikroinwerterów do tych wszystkich Czym pandemii? jest taki inwenter? No, inwerter zajmuje się... Inwerter jest urządzeniem połączonym z... Pan, jeżeli to jest mikroinwerter, no to jest połączony z każdym panelem, który y, um, może przekształcić energię, prąd stały w prąd zmienny, tak żebyś, i zarządzać tym taki sposób, żebyśmy mogli, nie wywalając całej naszej infrastruktury do, domowej, y, ten, ten prąd dostarczyć nam do domu i ostatecznie to, co, z czego nie skorzystamy, puścić w sieć. Tak? Oczywiście no to nie jest jedyny element, no ale powiedzmy kluczowy, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii ze, ze Słońca. Mamy mm, cały zestaw, czego się nazywa EBOSem, czyli Electrical Balance of Systems, czyli infrastruktury i okablowania, które łączą ze sobą wszystkie panele i gromadzą tę energię w taki sposób, żeby pod jednym napięciem przezłać tę energię ponownie w sieć. Na mniejszą skalę domową no to wydaje się to dosyć mm, proste. Natomiast na skalę komercyjną, czyli budowania hektarów takich parków solarnych, no to efektywność tego ma ogromne znaczenie. No i finalnie bardzo cały czas mówimy o przesyłaniu tego w sieć, przesyłaniu w sieć, 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 prawda? Mhm. To jakby finalnie ta infrastruktura przesyłu energii i sieci będzie prawdopodobnie największą inwestycją rozgrywaną przez kolejne dekady, no bo wiemy, że firmy czy przedsiębiorstwa energetyczne, znaczy się planują takie rzeczy na całe dekady, to znaczy coś, co nazywamy inteligentną siecią przesyłu, albo inaczej smart gridem, bo dzisiaj, wiesz, jak to, i, 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 i cały ten schemat dostarczania energii naszych domów jest jednokierunkowy, czyli mamy elektrownię, która przesyła energię tak. do naszego domu i tam to się kończy, <laughs> tak? Czyli mamy tylko jeden kierunek. Kiedy mamy na, na dachach panele, Nagle okazało się, że ten, że ten przesył może być dwukierunkowy, co już zaczęło robić problemy dla nieprzygotowanej pod to infrastruktury, która też nie jest młoda, tak? To jest dwa, czyli dwukierunkowy sieć przesyłu, ale yy, to jest jeden cały czas. Dwa to jest zdecentralizowane źródła energii. Tak, czyli dzisiaj masz elektrownię, która po regionie rozsyła energię kropka. Wiesz co, my patrząc na cały ekosystem, który zarysowałeś, yy, nasuwa mi się proste pytanie, to znaczy... A wodór, a ładowarki elektryczne, a magazyny. Wiesz, to co, coraz, więcej, coraz więcej jest takich firm, które organizują, powiedziałbym, takie prywatne ładowarki elektryczne czyli mhm. mogą zamontować taką ładowarkę gdzieś w garażu albo w jakimś innym miejscu. I ten prąd, możesz sobie z tego prądu korzystać, oczywiście odpłatnie mhm. i ładu, ładując swój samochód. Natomiast mam wrażenie, że to co powiedziałeś że cała, cała transformacja energetyczna jest procesem to ja dostrzegam taki już dość mocno zaawansowany moment tego procesu. My jesteśmy już powiedziałbym po takim pierwszym rozdziale, czyli wszyscy zaakceptowaliśmy, czy od, od, idąc z od perspektywy regulacji, czyli z perspektywy rządów, mhm. przez akceptację społeczną, że jakby ta zielona energia, ekologia szeroko pojęta w tym wymiarze jest ważna. To, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, myślę tutaj o konflikcie, który mamy za naszą wschodnią granicą, on był jakby tylko tym elementem, który wywołał, może, może właśnie poprzez tą zwyżkę cen energii, prawda, w międzyczasie, która mm -hmm. się wydarzyła, wywołał taki, powiedział taką kropkę na dip postawił. Czyli, że dzisiaj już wiemy, że mamy panele, produkujemy prąd, możemy je magazynować. Wszyscy o tych magazynach mówią, ale one są jeszcze ciągle bardzo drogie. Ty mówisz o tym, że to nie jest tylko magazyn, kabel i, i kawałek panelu, ale mamy jeszcze całą masę różnego rodzaju spółek. I to jest dla mnie najciekawsze. Czyli mniej więcej jak myślisz, jak dużo jest tych spółek? No bo... Co, co, co mnie interesuje. Spół firm, które dostarczają mi panel na dach jest bardzo dużo i pewnie raz dziennie odbierasz telefon na od takiej firmy, która mm -hmm. próbuje ci taki panel sprzedać, ale firm, która mówi, czy jakby swój produkt kieruje do innej firmy, czyli właśnie jakiś producenci yy, okablowania czy konwerterów, jakby to już jest zupełnie inny biznes, a ten biznes jest kompletnie niedostępny dla nas, jako bezpośrednich mm -hmm. odbiorców, za to jest mam wrażenie dobrze zdiagnozowany i przebadany przez ciebie i to mnie bardzo interesuje z perspektywy już na przykład inwestora, czy, czy szukanie potencjału w na przykład w spółkach tej właśnie już nowej rewolucji, zielonej rewolucji, która tak jak powiedziałeś, jest zaawansowana i, i, i kroczy bardzo, powiedziałbym, takimi dużymi krokami. Co na ten temat, jakbyś mi powiedział? Jak, jakie tu widzisz potencjały i jak wiele tych spółek jest? ja powiedziałeś na początku, że on sprawia wrażenie dojrzałego. Tak. Ja bym powiedział, że. Konflikt w Ukrainie i to, że już widzimy panele na dachach, to raczej początek, nazwijmy to takiego regime change, zmiany reżimu, w którym, w, jak, w jaki sposób, w którym niszowe aplikacje i niszowe technologie stają się dopiero mainstreamowe. I to jest taki proces, który właśnie my wewnątrz nazywamy właśnie trendem z potencjałem na megatrend, no bo on oczywiście dopiero się okaże. Jeżeli mamy rację, to będzie trwał to będzie trwało nawet i parę dekad. Zobacz, do, zobacz, jak przyjrzysz, się, e, e, jak przyjrzysz się kredytom podatkowym, które teraz dostępne są w ramach, w ramach Inflation Reduction Act w Stanach Zjednoczonych, to tam one porozpisywane są nie tylko do 35 roku, ale wygasać będą do 2050 roku, jako wsparcie biznesu. To jest raz. Dwa, e, Cały rynek dopiero osiąga teraz masę krytyczną. W ogóle rynek odnawialnych źródeł energii, żeby też opowiedzieć o jakichś cyfrach, osiągnął dopiero w ubiegłym roku, tak a propos skali, rynek odnawialnych źródeł, źródeł energii osiągnął w zeszłym roku e, w naszym polskim słowniku, nie angielskim, e, bilion dolarów wielkości. Mhm. Tak? Bilion dolarów wielkości. Ma rosnąć około 10% przez najbliższe lata, to znaczy, że po 30 roku będzie miał 2 biliony. Tak? To jest trochę pieniędzy, z który, na których można pracować. I teraz masz e, dopiero odpalające się tak naprawdę amerykański Inflation Reduction Act, który w zależności od tego, w jaki sposób podzielić ten tort, to jest tam od 300 do nawet 700 miliardów dolarów budżetu. Dzisiaj już, zaaprobowanego i jest, sprzyklepany jestem. Masz Unię Europejską. W Unii Europejskiej masz Repower EU, czy jeszcze stary Fit for 55. Tutaj masz w euro. Kolejne 300 do 400 miliardów euro już, już yy, przyklepane, już gotowe do wykorzystania do 2030 roku, gdzie, po, gdzie jakby plany i są bardzo ambitne, bo to regulator narzuca, jak szybko mają być ograniczane emisje, albo inaczej, jak duży ma być udział yy, energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym yy, miksie. Wiesz, ja się zastanawiam nad, nad taką <laughs> postawą rzeczą. To znaczy, bardzo łatwo jest, domyślam się, politykom <laughs> czy urzędnikom w Brukseli, no powiedzmy, ustalić jakiś deadline, w którym coś się ma wydarzyć. E, natomiast myślę, że dużo trudniej i, i nawet przygotować na to budżet, bo to pewnie nie jest specjalnie mm -hmm. trudne, ale dużo trudniej jest przedsiębiorcom, czy generalnie biznesom innowacyjnym, no, y, osiągnąć pewną masę krytyczną. Prawda? No, ale zobacz, no to właśnie mm -hmm. teraz, i to jest najlepsze w tym wszystkim, teraz odwrotnie. Na początku powiedziałem, że weszliśmy w punkt, w którym odpalenie takiego biznesu bez wsparcia ma ekonomiczny sens. A jednocześnie rozpoczynamy okres ogromnego wsparcia. Czyli doładowujemy jeszcze kolejny lipusy, tak, cały sektor. Czyli rentowność tych projektów, które są kapitałochłonne, no to, jest, to jest rzecz oczywista. Są kapitałochłonne, wymagają długofalowych inwestycji, podpisują się bardzo długo, instalowane są długo, wiadomo, że tam jest x różnych przeszkód, ale jeżeli ja mam biznes, który już sam w sobie jest ekonomicznie uzasadniony, ale mam tak duże wsparcie i jednocześnie tak duży rynek, no to wiadomo, że tutaj y, ta szansa na osiągnięcie sukcesu dzisiaj dla młodego przedsiębiorcy będzie ogromna, dlatego że ma po prostu tak dużo możliwości osiągnięcia sukcesu finansowego. I teraz y, y, m, mówiłeś o dużej ilości instalatorów, prawda? Ale to jest to, co my widzimy. Instalator to jest zwykły usługodawca tam wartości dodanej, no poza tym, że ono jakby zorganizuje siłę roboczą i zainstaluje na dachu, nie ma, ale jeżeli chodzi o tych wszystkich producentów, to o czym zacząłeś wspominać. I, i rzeczy, o których byśmy nie pomyśleli, czyli na przykład w segmencie półprzewodników, który nam się kojarzy ale z technologią, ale z zupełnie innego świata. Prawda? Bo jak ja mówię, półprzewodniki, to ty myślisz procesory karty graficzne i tak dalej, prawda? Centra danych, Facebook i Amazony, prawda? To, to powiesz mi, no nie, no to, to chyba naginam troszeczkę, ale nie, dlatego że dzisiaj e, że, że materiał wykorzystywany do tworzenia w większości półprzewodników dzisiaj krzem, jest niewystarczający, żeby obsłużyć tak wielkie natężenia. Więc yy, istnieje inny węglan krzemu, który jest w stanie je znosić tak wysoką temperaturę i napięcie prądu, co sprawia, że wykorzystanie go tym, o czym wspomniałeś, na przykład w ładowarkach komercyjnych do samochodów, wykorzystanie go w tych inwerterach, wykorzystanie go w wiatrakach, nawet i w yy, w masztach 5G, w telekomunikacji czy 6G, To jest moje pytanie będzie miało ogromne zastosowanie. To jest moje pytanie z zapowiedzi, to znaczy właśnie, czy te technologie już istnieją i czy można je użyć, no bo między istnieniem technologii a komercyjnym użyciem danej technologii jest spora przepaść, prawda? Więc teraz... Ja bym powiedział, że nie tylko istnieją, ale rozwijają się tak szybko, że się bardzo szybko też starzeją. Więc e, najważniejsze jest w tej chwili właśnie nadążanie za tym, jak szybko innowacja postępuje w, tej, w tym, wydawałoby się... Relatywnie starym, dojrzałym y, segmencie klasyfikowanym gdzieś albo wewnątrz przemysłu, albo energetyki, gdzie generalnie nie było za dużo inwestycji przez ostatnie dekady. I nagle się okazuje, że tutaj z roku na rok możliwości yy, i efektywność jest na tyle lepsza, że naprawdę trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje, że nie wspomnę o tym, że. Bardzo dużo tutaj poświęcamy uwagę słońcu, i faktycznie na dzień dzisiejszy najbardziej dynamicznie rosnącym i takim kwitnącym segmentem tego rynku są spółki powiązane z solarami. Tak, i to może być cały ekosystem od tych inwerterów przez e bosy od paneli przez, przez ich wiesz, instalacje, wytwarzanie. Mhm. Ten ekosystem jest naprawdę bardzo bogaty. Ale jego młodszym bratem, który był całkowicie zapomniany, w poprzedniej dekadzie traktowany jako nieudany eksperyment, jest wodór. No właśnie, powiedz więcej o, o wodorze, bo mam wrażenie, że ten wątek co jakiś czas wybrzmiewa gdzieś z gazet, ale nic takiego namacalnego jeszcze dzisiaj, mam wrażenie, się nie, nie dzieje w sensie. Trudno się z tym spotkać na ulicy, więc obrazu. Tak, i najprawdopodobniej na ulicy będziemy mieli z nim bardzo małą styczność. Okay. W zeszłej dekadzie, czy no, no nawet troszkę więcej, był taki pomysł, że takim, taką odpowiedzią na silniki spalinowe będą silniki, na, na, no, przepraszam, ogniwa paliwowe. Nawet jedna no, tak? z japońskich marek chyba prowadziła. Jest auto. takie, tak. Mm. Natomiast Wodór ma to do siebie, że um, jego, jego składowanie jest relatywnie drogie. On musi być skroplony pod bardzo wysokim ciśnieniem, w niskiej temperaturze przechowywany. Więc w porównaniu z naładowaniem nawet, prostą ładowarką, którą po prostu wszędzie tylko podłączysz do siedzi, no to ta ekonomika była bez, bezsensowna nawet, jeżeli chodzi o stacje paliwowe, wodorowe. Tak? Więc, więc to się okazało po prostu wszystko bardzo drogie i w związku z tym stwierdzono nie... To chyba nawet Kafi Wood -Yark Innovation mówi, że to nie ma żadnego sensu, prawda, e, że tylko samochody elektryczne. I ja muszę być tak, to prawda. Najprawdopodobniej samochodów z napędem wodorowym nie będzie bardzo dużo. Natomiast mm, dzięki rozwojowi technologii elektrolizerów, czyli urządzeń, które są w stanie łączyć po prostu prąd. I wodę, i robić z nich wodór. I jeżeli ten prąd jest z odnawialnych źródeł, to nazywamy to wodorem zielonym, czyli takim o całkowicie neutralnym środowiskowo. Tym, co wszyscy mają największe marzenie, czyli słynne net zero. Czyli jak rozumiem, wodór mm -hmm. wtedy występuje jako ten magazyn energii, tak? W całym tym układzie. Wodór, no, co do zasady, paliwo też jest metodą na przechowywanie energii, prawda? Ale... Benzyna, więc wodór jest jednym z rodzajów. A, ale chodzi o to, że. Mm, Wraz, wraz, z ich wraz z ich rozwojem oraz technologii ogniw paliwowych mm, udało się e, dojść gościom od wodoru do innej konkluzji, że świetne jego będzie zastosowanie w przemyśle ciężkim i w transporcie i w ogóle w przemyśle. tak? Więc jeżeli e, transformacja energetyczna jest coś, w czym wierzymy, czyli widzimy, że jednak musimy zacząć zmniejszać... E, ten nasz świat węglowy, prawda? I jest to dla nas ważne i uważamy, że to nie ma żadnego wyjścia. Tak? Są tacy, którzy uważają, że bez tego no to zginiemy, prawda? Ja już nie będę tutaj takiej historii opowiadał, ale nie o to chodzi. I jeżeli uważamy, że jako, mm, że jako rozwinięte gospodarki zachodnie, Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone przede wszystkim, ale zdziwiłbyś się jak dużo pieniędzy Chińczycy kładą w tym segmencie. Dużo więcej niż Amerykanie i Europejczycy razem wzięci. Ja myślę, że Chińczycy tutaj <coughs> mają rolę do odegrania z perspektywy czystych surowców, mają... po prostu. No nie, nie, tylko, nie tylko. Ale w każdym razie, abstrahując od, od, od Chin, to jeżeli odchodzimy od tych źródeł tradycyjnych, węgla, paliwa, benzyny czy ropy, to w przemyśle ciężkim masz taki problem że musiałbyś wyobraź sobie wywrotkę Volvo w, gdzieś w Szwecji wożącej kamień cały dzień, no to bateria do takiej wywrotki to musiałaby być wielkości tej wywrotki, prawda? Plus ładowanie takiej baterii, no to trwałoby <grym> parę dni, przynajmniej przy dzisiejszej technologii. Wodór ma to do siebie, że e, ładowanie jest dużo szybsze, ale jednocześnie jego jakby gęstość jest na tyle duża, że nie potrzebujesz drugiej wywrotki z wodorem, żeby napędzać, taką, napędzać taki sprzęt. Więc nagle się okazuje, że no tak jak wspominałem, w transporcie ciężkim, w przemyśle, ma to ogromne zastosowanie, biorąc pod uwagę fakt, że przechodząc do zielonego wodoru, wodór też można wytwarzać na przykład z gazów. Dobrze, Michał. Które, e, e, które jakby w, spół, w, przemyśl, w ciężkim przemyśle w fabrykach, no mhm. jakby są wszechobecne, prawda? Więc tam obecność takiego elektrolizera sprawia, że możemy sobie tworzyć taki Dobrze. wodór e, Michał, przy minimalnym e, koszcie. Oglądają nas na pewno też inwestorzy, którzy interesują się rynkiem kapitałowym z takiej perspektywy czysto inwestycyjnej. I e, z jednej strony nakreśliłeś tam wizję e, bardzo jasnego kierunku rozwoju. To znaczy, to nie jest kwestia tego czy, tylko jak szybko będzie rozwijała się technologia i cały przemysł związany z energią, przetwarzaniem energii i magazynowaniem i jakby wszystkimi, mm. wszystkimi tym, co będzie tam potem pro promieniować. A nie rozmawialiśmy o elektryfikacji samochodach elektrycznych. No, <laughs> widzisz, dużo jest tego. To musimy się umówić jeszcze za tydzień na no. rozmowę. Ale, e, e, więc mówimy, mówimy de facto o biznesie czy o biznesach, które są po pierwsze... W bardzo wczesnej fazie rozwoju, czyli mają e, ogromne potencjały, są bardzo innowacyjne często uh -huh. i, i przełomowe, więc tutaj mówimy o jakiejś, jakiejś rywalizacji o patenty też wręcz. E, a z drugiej strony mówisz, że są niezwykle mocno dotowane dzisiaj z perspektywy krajów czy całych takich uh -huh. gospodarek szeroko, szeroko rozumianych, jako no coś, co jest właściwie niezbędne i coś, co się powinno pojawić w naszym takim mainstreamowym życiu już za chwilę, pod różną postacią, właśnie tutaj to, to, o, tym, o tym mówimy. A czego koszty będą spadały, prawda? No bo na tym przecież to ma polegać. I teraz moje pytanie jest dobrze, ale jeżeli mówimy o tym biznesie z perspektywy spółek, które są głównie notowane na giełdzie, albo za chwilę będą notowane mm. na giełdzie, a ciebie takie interesują, jak rozumiem, prawda? Bo ty jesteś no, takim inwestorem, mówiąc już wprost, to teraz moje pytanie, jak w całym tym układzie, z perspektywy już rynku kapitałowego, mają się chociażby stopy procentowe, wzrosty tych stóp procentowych, które no. Pokazały już spółki technologiczne, że zabijają totalnie wyceny spółek z różnych powodów. A jak mają się do tych wysokich stóp procentowych, do tej no, bezprecedensowej inflacji, tej, tej sytuacji turbulentnej, którą mamy dzisiaj na rynku, spółki właśnie z sektorów tych bardzo innowacyjnych, które wydawałoby się są no, potrzebne, ale żeby nie powiedzieć, niezbędne, tak? Jak, jak ty to widzisz? To prawda, że w tym konkretnym segmencie stopy procentowe mają znaczenie. Dlatego, że w wielu przypadkach mówimy o czymś, no mówimy o project finance, czyli o finansowaniu wielu z tych projektów e, specjalnymi kredytami albo obligacjami. Na szczęście mamy dostęp do różnych narzędzi, takich jak obligacje zielone, prawda, i tak dalej, dotowane kredyty. Natomiast bez, bez, bezwzględnie, no jak rosną stopy procentowe, to mimo, że one są relatywnie tanie... No to, no to jakby dostęp do takiego finansowania może być utrudniony, albo jego koszty mimo wszystko będą wyższe i to trzeba mieć na uwadze. Natomiast najczęściej z drugiej strony mamy też do czynienia z regulowanym lub semi-regulowanym, w zależności od tego, od rodzaju biznesu. No, i, no mam... Och, zapędziłem się. Śmiało. Regulowanym, semi-regulowanym i nieregulowanym, tak? Ale to, co mi chodzi, to tak naprawdę fakt, że pomimo iż Mamy jakiś koszt finansowania w postaci tego długu, to w przeciwieństwie do wielu innych rodzajów biznesu, jeżeli uda nam się już postawić um, no taki nawet park sol solarny, to najczęściej, um, najczęściej jesteśmy w stanie mniej więcej zabezpieczyć sobie kontrakty przy odpowiednich stawkach. Je jeżeli to ma być w formie aukcji, to w formie akcji albo w formie ppa to nawet bardziej atrakcyjnie, czyli. Power Purchase Agreement, to znaczy kontraktów bezpośrednie, sprze bez, sprzedaży bezpośredniej energii do odbiorcy, prawda? No i wtedy jakby ta siła też jest relatywnie wysoka, szczególnie, że są tacy, którzy nawet muszą korzystać z odnawialnych źródeł, a twoi inkrementalny koszt jej wytworzenia jest minimalny, no bo jak to już stoi, to stoi, prawda? Więc jesteś w stanie zabezpieczyć sobie źródła dochodu relatywnie sprawnie i na długo, przez co ten efekt stóp procentowych jest y, mitygowany. Natomiast tak naprawdę. Jak rozumiem, chcesz powiedzieć przez to, że kredyt bankowy, <laughs> czy w ogóle nie wiem, emisja długu nie <laughs> jest tutaj y, tak wysoka i tak niezbędna, jak chociażby z perspektywy spółek takiej wysokiej technologii, chociażby, tak? Czyli tych so nie, nie, no softwares. tutaj odwrotnie. Software najczęściej nie, nie korzysta z długu w ogóle. Co to nie ma, nie, ma, nie ma takiej potrzeby, bo on ma to do siebie, że no, nie jest tak kapitałochłonny, prawda? Nie musisz stawiać tych fabry, tylko zatrudniasz ludzi. No Ale musisz utrzymać, tak? To, to całą, no tak. Zanim, zanim twoi subskrybenci obsłużą twoje potrzeby finansowe. Tak, to... i do tego czasu dlatego najczęściej korzysta z rynków kapitałowych, emitując akcje. Nie wszyscy, ale w większości. W tym wypadku nie jest to takie proste, jednak trzeba mieć bardzo dużo nakładów upfront. Tutaj zadłużenie raczej bym spodziewał się, że będzie wyższe. Natomiast też mm, na, to, na to spojrzałbym z zupełnie innej perspektywy, bo mówimy tutaj o tym w kategoriach megatrendów, a nie w kategoriach e, jakości wyników do końca tego kwartału. No, ja pytam bardziej tutaj o taką perspektywę typowo inwestycyjną. No właśnie, to chcę powiedzieć. Mhm. Czyli um, ten segment dzisiaj jest bardzo młody. Tak mówimy w, w wielu wypadkach. O spółkach, które w zasadzie zachowują się albo wyglądają jak startupy, albo przynajmniej tak wygląda ich struktura finansowania. Tak? Czyli najczęściej muszą emitować akcje, trochę długu, e, ich wyniki finansowe wyglądają różnie, no bo większą część pieniędzy muszą reinwestować. Dlaczego? Dlatego, że ten rynek rośnie po prostu tak szybko, że oni muszą moce wytwórcze, których nie ma, to wszystko jest greenfield, moce wytwórcze po prostu budować. I wiadomo, na początku drogi to się mówi o tym. W finansach, o, jak hockey stick, czyli kij do hokeja, prawda? To znaczy, albo uśmiech najka, czyli najpierw jest ten okres taki inwestycyjny, kiedy ta wartość na, na, yy, przepływów pieniężnych jest ujemna, a później ona ta wychodzi mhm. na break even i, i rośnie, i rośnie, i rośnie, prawda? No i my jesteśmy, to jest bardzo wcześnie. To jest bardzo wcześnie i mówimy tu o, tym, o takim mega trendzie, który będzie trwał latami, więc wiadomo, że na dzień dzisiejszy ta struktura pewnie jak ktoś sobie zobaczy bilans czy, sprawo, czy, czy, czy rachunek zysków i strat, to powie o rany, no ja myślałem, że to już będzie na mlekiem i miodem płonąca. Nie, to jest teraz czas na to na stworzenie liderów tego segmentu, których nie ma. Jeżeli postawisz na właściwego konia, wygrasz podwójnie. Solarowa, największa spółka dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, w sensie jako taka pure play, a nie zintegrowana z innym przemysłem, największa spółka solarowa ma 30 miliardów dolarów w kapitalizacji. W tym samym czasie największa spółka software'owa sięga pod półtora biliona. Tak? Czyli widzisz, że ten segment tak naprawdę dopiero jest w powijakach i musimy tutaj niestety, stety lub niestety, w zależności od naszego podejścia inwestycyjnego, patrzeć z dłuższym horyzontem, bo, te, bo jakby mm, te profile finansowe, one się będą zmieniać bardzo dramatycznie w stronę lepszą, ale to, co się będzie działo, to przede wszystkim niebywały i silny wzrost na przychodach, które te firmy będą mogły albo reinwestować z powrotem biznes i rosnąć, albo powiedzieć sobie, no dobra, chcecie zobaczyć zyski, no to już po prostu z tego mogą, może wszystko płynąć zyski. Czyli w gruncie rzeczy mówimy o firmach, które mają stosunkowo jeszcze niedużą konkurencję, ale ta konkurencja będzie właściwie z każdym rokiem narastać, no bo tak jak mówisz, te subsydia rządowe, one są niezwykle nie, pewnie takie, powiedziałbym, kuszące z perspektywy tak, tych Tak, to, to jest dużo e... młodszy rynek niż się wydaje. On jest w ogóle super interesujący w mojej ocenie, dlatego że na przykład spółki związane chociażby z technologiami, jakimiś software'ami, czyli systemami, generalnie systemami bazującymi na subskrypcji powodują to, że ty musisz przekonać klienta często, że on jest, że dany program czy dana usługa jest ci niezbędna do tego, żeby funkcjonować, prawda? Pod kątem bezpieczeństwa, wygody, optymalizacji kosztów i tak dalej. W tym przypadku właściwie nie dyskutujemy o takich, takich kwestiach, tylko mówimy o tym, że no Jest spółka, która zajmuje się jakąś częścią tego mm -hmm. biznesu i ona właściwie nie skutuje o tym, czy tam jest, czy, czy, czy jakby ten konsument nie myśli o tym, czy ona jest niezbędna, tylko bardziej patrzy na to, że ona jest właściwie częścią tego nowego elementu. Jeżeli będzie większa konkurencja, koszty, rozumiem, będą spadały, tak? W tym przypadku pod kątem takim konsumenckim. Tak, no i to będzie kolejny rynek, mm -hmm. w którym zwycięzca bierze wszystko, po prostu tego, ten zwycięzca nie jest jeszcze wyłoniony. Tego zwycięzca. I oto, I oto toczy się cała gra. Uh -huh. <laughs> Okej, okay, czyli mówimy o bardzo perspektywicznym rynku, który wszedł na taką. Mam nadzieję, no jeszcze, je, jeszcze trzymając się twojej, Twojego porównania do znaczka mm -hmm. znanej firmy, jeszcze jesteśmy mm -hmm. w tej sferze dołującej. Natomiast jest, słuchaj, to jest. Yy, zawsze są ze sobą powiązane dwie rzeczy. Mega perspektywy powiązane z tym, po prostu yy, są z tym, jak on jest jeszcze młody, prawda? Więc to trzeba mieć na uwadze, że. Że faktycznie wiele z tych spółek jest jeszcze albo młodziutkich, a jak nawet nie są młode, to tak naprawdę ich biznes dopiero zaczął nabierać wiatru w żagle parę lat temu, więc one odnajdują się w tej rzeczywistości i próbują się pokonać nawzajem. Więc jest to naprawdę takie środowisko bardzo dzisiaj aktywne. Za chwilę będą fuzje i ten rynek będzie dojrzewał. Tak. Prawdopodobnie. Natomiast ja chciałem, tak może już tutaj prosić się o jakby takie podsumowanie. Mhm. Jak w Twojej ocenie dzisiejsze środowisko, to podglebie wzrostu dla tych biznesów jest, jest atrakcyjne? Ostatnie zdanie i będziemy kończyć. Nie mogę powiedzieć inaczej, jak to, że uważam, że jest wyjątkowo atrakcyjne. Jesteśmy, w, jesteśmy teraz, jeżeli jeszcze schodzimy na ziemię jako inwestorzy giełdowi, jesteśmy w takim okresie trudnym, prawda? Bo w zeszłym roku zakończył się pewien bardzo długotrwający cykl. Giełdowy, a spółki, powcho indeksy powchodziły w BES-e, no i czekamy na rozpoczęcie, lub być może się rozpoczęła, dopiero się o tym przekonamy, nowego cyklu. I teraz nasze przekonanie jest takie, że w każdym cyklu jest jakiś lider, jeden konkretny segment, i zazwyczaj ci liderzy się nie powtarzają. Eee, przed kryzysem finansowym, na przykład, to były właśnie spółki powiązane z wydobyciem ropy naftowej, cały ten trade value. Mm -hmm. eee, poprzednia dekada należała bezwzględnie do spółek software'owych. No, moim zakładem, który dopiero będzie do zweryfikowania jest to, że liderem nowego cyklu na całą na kolejną dekadę, czy tyle ile cykl będzie trwał, będą spółki spowiązane z transformacją energetyczną. Tu to zaznaczę, nie chodzi o ESG słynne i jego kontrowersje, chodzi bezpośrednio o spółki powiązane z transformacją energetyczną. Dobrze, w takim razie Michał. Rozmawialiśmy o niezwykle atrakcyjnej klasie aktywów pod kątem inwestycyjnym, które wydaje się, że z perspektywy najbliższych lat ma silne podglebie do wzrostu, co będziemy zweryfikować i sprawdzać na kolejnych spotkaniach z Michałem. Mam nadzieję, że przyjmie nasze zaproszenie. No, i na dzisiaj kończymy Horyzonty Rynków, podcast nie tylko o ekonomii.